Cześć! Aplikacja YouTube na Androida doczekała się dość dużej i bardzo ciekawej aktualizacji. Jest to wersja 15.44.33 i jeśli jeszcze jej nie posiadacie, to zachęcam Was do odwiedzenia sklepu Google Play. A jeżeli aktualizacja Wam się tam nie pojawia, to możecie ściągnąć ją na stronie APK Mirror. Jak instalować pliki .apk? Pokazywaliśmy to w jednym z naszych wcześniejszych filmów. Link będzie dostępny w opisie pod filmem. No dobrze, ale co jest takiego ciekawego w tej wersji YouTube? No cóż, jeśli chcecie wiedzieć, musicie obejrzeć właśnie ten film. Zapraszam. Aplikacja YouTube nie rozpieszczała nas jakoś bardzo pod względem istotnych zmian w ostatnim czasie. Jedyną aktualizację, którą pamiętam dobrze, była ta, w której dodano możliwość tak naprawdę ustawienia trybu ciemnego. Reszta zmian była raczej kosmetyczna, pozostałe aktualizacje usprawniały zazwyczaj tylko i może aż stabilne i poprawne działanie samej aplikacji. Teraz jednak nieco się to zmieniło, być może już zwróciliście uwagę na pewne zmiany dotyczące tej mega popularnej przecież aplikacji. A jeśli nie, to zaraz Wam pokażę, o co dokładnie chodzi. Pierwszą dużą zmianą jest wprowadzenie subtelnych, ale całkiem przydatnych gestów. Możesz teraz przesunąć palcem w górę podczas oglądania filmu w pozycji pionowej, aby przejść do trybu pełnoekranowego. Lub w dół, aby wyjść z trybu pełnoekranowego i wrócić do zwykłego widoku w aplikacji YouTube. Oczywiście nadal masz możliwość wykonania tej samej czynności klikając na przycisk, ale jednak gesty zdają się szybsze, wygodniejsze do wykonania. Kolejną wartą do odnotowania zmianą jest przeniesienie przycisku włączania-wyłączania napisów oraz przycisku auto-odtwarzania. Teraz znajdują się one wewnątrz okna filmu. Co do przycisku napisów, to moim zdaniem jest to dobry pomysł. Natomiast auto-odtwarzanie bardziej mi jednak pasowało po staremu, czyli na dole pod filmem. Dodano też możliwość przełączania się między wyświetlaniem czasu, który upłynął, a pozostałym czasem. Wystarczy dotknąć sygnatury czasowej filmu w lewym dolnym rogu. Ta aktualizacja wprowadza też jedną dość istotną, ale dla mnie lekko niezrozumiałą modyfikację. Otóż nie możemy teraz nacisnąć na osi czasu, aby przejść do konkretnego miejsca w filmie. Można niestety tylko przesuwać suwak na osi czasu. Nie wiem jak Wam, ale mnie łatwiej nawigowało się po staremu. Było to znacznie wygodniejsze i szybsze. Na szczęście pozostało jeszcze przewijanie dwukrotnym stuknięciem w bok ekranu i ustawienie ilości sekund, o jakie ten gest przewija nasz film. A właśnie, zapomniałem. Jakiś czas temu do YouTube została dodana bardzo wygodna funkcja dodawania rozdziałów. Teraz dzięki aktualizacji przechodzenie do następnego rozdziału jest prostsze i wygodniejsze. Teraz mamy nowy widok listy pod filmem. Dzięki temu możemy od razu przejść do rozdziału, który chcemy obejrzeć. Bardzo fajny pomysł, ułatwia nawigację między rozdziałami w aplikacji YouTube. A jak Wam podobają się zmiany wprowadzone do najnowszej wersji aplikacji YouTube? Dajcie znać koniecznie w komentarzach pod filmem. Napiszcie, co Wam się najbardziej podoba, a co troszkę mniej. Subujcie nasz kanał i jeśli jeszcze tego nie robicie, klikajcie koniecznie dzwonek, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam.